witam serdecznie na następnych zajęciach z Tai Chi i Qigong. Mroźny drugi dzień świąt. Mamy minus 9 stopni, dlatego się cieplej ubrałem. Rozpoczynamy jak zwykle rozgrzewką. Stajemy w lekkim rozkroku, wyciągamy głowę w górę i ramiona w przód. W tył. I jedna ręka w przód, druga w tył, ze skrętem tułowia. I w drugą stronę. Wystarczy skręty. Patrzymy przed siebie, unieruchamiamy miednicę, unieruchamiamy głowę. Skręca się tylko obręcz barkowa. Dodajemy głowę, skręcamy się na boki, patrzymy. I patrzymy za siebie. I znowu głową patrzymy na boki. I na wprost. Pomimo takiej niskiej temperatury widziałem już ptaki. Bawiły się albo walczyły o jedzonko. W każdym razie już fruwają tutaj w parku. Wymachy rąk w tył z przeniesieniem ciężaru. I patrzymy za ręką, która jest z tyłu. I płynnie przechodzimy do krążenia tułowiem. Obszernie. Zmiana kierunku. Wystarczy. Pocieramy rękawiczki. I masujemy nerki z tyłu. Schodzimy na lędźwia. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj na dworze są ciepło ubrani. I przechodzimy do krążenia biodrami. I zmiana kierunku. Zmiana kierunku na jednej nodze. Zmiana kierunku. Rozluźniamy lędźwia. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę i krążymy jeszcze w jedną stronę i w drugą. Pocieramy dłonie. Jedna noga w przód. Masuj kolano. Poklepujemy. Ściągamy w dół. I krążymy kolanem na zewnątrz. Rozluźniamy stopę, rozluźniamy kostkę. I w drugą stronę.
zmiana nogi. Ocieramy dłonie. I masujemy kolano. Poklepujemy. Ściągamy w dół. I krążymy kolanem na zewnątrz. I do wewnątrz. Łączymy stopy razem. Krążymy w jedną stronę. I w drugą. Skłon i półprzysiad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stajemy, rozluźniamy nogi, ramiona w przód. W tył. I rozciąganie klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 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 Skrzyżuj, zginamy ręce w łokciach. I dwa razy w jedną, dwa razy w drugą. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Starczy pięty, pośladki. Starczy, stajemy w lekkim rozkroku i skłon w przód. Luźno. Delikatne skręty w jedną, w drugą stronę. I wystarczy. Poszerzamy rozkrok. Obracamy się w jedną stronę, uginamy przednią nogę w kolanie i delikatnie popompujemy. I zmiana strony. Pamiętajcie, tu wyprostowane, nie pochylamy się do przodu. Wtedy nie ćwiczymy tych partii mięśni, które powinniśmy. Zmiana strony. Uginamy przednią nogę w kolanie. Tylną również. I też delikatne pompowanie. I zmiana strony. Starczy. Zmiana strony. Pozycja łuku i strzały. I jedna ręka wyciągnięta. Druga przy tułowiu i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
10 z miana strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Rozluźniamy nogi, rozluźniamy ręce. Pozostajemy w lekkim rozkroku i skręcamy do niej na zewnątrz i do wewnątrz. Na zewnątrz, otwierając klatkę piersiową i do wewnątrz zamykamy klatkę piersiową. Raz, dwa, raz, dwa. I do tego dodamy nogi. Raz, mięśnie oplatają się wokół nóg na zewnątrz i dwa, jakbyśmy chcieli skręcić stopy do wewnątrz i chcemy skręcić do zewnątrz i chcemy skręcić do wewnątrz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Dobrze, starczy. Trochę się za ciepło ubrałem. Rozluźniamy nogi. Poszerzamy rozkrok. Uginam nogi w kolanach. Dłonie na biodrach. Przenosimy ciężar na jedną stronę i krążenie. Dzisiaj trochę dla więcej obciążających ćwiczeń. Jakoś musimy sobie zrekompensować tą różnicę temperatury. Mamy ładne 9 stopni w minusie. Ale powiem wam, ptaszki pomimo tego mrozu śpiewają. Niesamowite. I zmiana kierunku. Dobrze, wystarczy. Rozluźniamy nogi. Rozluźniamy ręce. Wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty. I jeszcze raz. Wytrząsamy całe ciało. Dobrze, splatamy dłonie. Krążymy nad garstkami i kostką. Zmiana kierunku. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę. Voilà. I w drugą stronę. Wystarczy. Wyciągamy ręce w bok. Mocno. Po końcówki palców. Głowa wyciągnięta w górę. Wspinamy się na palce. Rozciągamy nogi. Przedramiona do wewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz, na przemian i na zewnątrz. Opuszczamy ręce, barki w górę i w dół.
starczy. Dzisiaj popracujemy sobie koma chan si gong, krążenie dwoma rękoma w jedną stronę i w drugą stronę. I potem przejdziemy znowu do sekwencji 13-ruchowej. A na koniec, jak zwykle, 8 kawałków brokatu. Stajemy w szerszym rozkroku. Stopy w miarę równolegle, mogą być lekko palce na zewnątrz. Przechodzimy na jedną stronę, przysiadając obie ręce u góry i rozpoczynamy. Raz, skręcamy się delikatnie, opuszczamy ręce, przenosimy ciężar, prostujemy się, lustrzane bicie. Odwracamy się w drugą stronę, ręce do góry, przenosimy ciężar ciała i pozycja wyjściowa. Raz. Dwa. Jeżeli jest komuś zimno, zaniżamy pozycję. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Łączymy stopy razem. Rozluźniamy nogi. Powracamy do pozycji. Teraz przysiadamy na drugą stronę. Krążenie w drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Łączymy stopy razem i rozluźniamy nogi. Ciepło? Ja mam wrażenie, że słoneczko nam ogrzewa tutaj teraz powietrze. Dobrze, przystępujemy do sekwencji 13-ruchowej. Stajemy w lekkim rozkroku. Przysiadamy. Uspokajamy oddech. Rozluźniamy całe ciało, głowa wyciągnięta w górę. I start. Teraz skręcamy się w lewo. Uginamy ręce w łokciach. Dwa. Prostujemy pozycję, rozciągamy ręce. Poszerzamy krok w lewą stronę. Trzy. Przenosimy ciężar na prawo. Poszerzamy krok w prawą stronę. Cztery. Delikatne skręty w lewo. Przenosimy ciężar na prawo.
i 5. Teraz wyciągamy ręce po końcówki palców. 2, przenosimy ciężar na lewo, dokręcamy prawą stopę. 3, przenosimy ciężar na prawo, krok, lewa stopa, napięcie. 4, krok i 5, trzeci krok. Raz, pozycja ukośna. 2, 3, 4, 5, luzuje. Teraz prawa ręka do przodu. Lewa do barku prawego. 2, odchylamy się. 3, wycofujemy krok w tył. 4, energię tai chi. Sai. Lie. Sou. Kao. Wycofujemy się. Stawiamy prawą stopę. Lewa ręka do przodu. I uderzamy barki. Raz. 2. Wycofujemy się. Stopa prawa na chwilę na palce. Krok w przód. 3. Drugi krok. I 4. Ręka w przód. W tył dziubek. Raz. Skręcamy się w prawo. Dokręcamy lewą stopę. 2. Przenosimy ciężar. Obrót. 3. Obniżamy pozycję. Krok w przód. I uderzenie ukrytą pięścią. Raz. 2. 3. 1. Czesanie grzywy dzikiego konia. 2. Wycofujemy się. 3. Dokręcamy w prawą stronę. 4. Krok w przód. 5. Drugi krok. I dokręcaj. Raz. Dostawiamy rękę. 2. Ściągamy w dół. Wycofujemy się. 3. 4. Krok. I 5. Dotąd zrobiliśmy wczoraj. Jeszcze raz. Stajemy w lekkim rozkroku, ale pięknie słońce świeci. Raz. 2. Ciężar na prawo. Krok w lewo. 3. Ciężar w lewo. Krok w prawo. 4. Ciężar na prawo. I 5. Leniwe wiązanie płaszcza. Raz. 2. Dokręcamy prawą stopę. 3. 4. 5. Pozycja ukośna. Raz. 2. 3. 4. 5. Raz, prawa ręka w przód. 2, lewa ręka w przód. 3, krok w tył. Raz, caj. 2, lie. 3, cou. 4, kao. Raz, dostawiamy na chwilę lewą nogę. Odstawiamy. 2. Dostawiamy prawą. 3. Krok w przód. 4. I 5. Raz. Skręcamy lewą stopę, ciężar na prawej nodze. 2. Przenosimy ciężar. Zawijemy ręce.
pokażę jak to z tej strony. 3, opuszczamy krok. Raz, otwarcie. 2 i 3. Raz, wycofujemy się. 2, wycofujemy się. 3, 4, wejście głęboko do końca. 5, wejście głęboko i do końca. Raz, 2, wycofujemy się, dostawiamy stopę. 3, krok i 4. Tutaj wprowadziłem zamieszanie, jak się odwróciłem. Chciałem, żebyście widzieli, jak wyglądają ręce podczas tej formy, podczas tego ćwiczenia. I jeszcze raz, ostatni raz sobie powtórzymy, a potem pouczymy się nowych ruchów. Pozycja. I zaczynamy. Raz. 2. 3, 4 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, caj, lie, co, kao. Raz, 2, 3, 4 i 5. Raz, 2, 3. Teraz robię już tak, jak powinno się robić. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, krok i odejście. 5, krok i odejście. Raz, 2, 3, 4 i 5. Dobrze. Teraz po tej pozycji będziemy mieli 6 pieczęci, 4 zamknięcia. Zobaczcie, stąd ściągam w dół. Ręce wyciągnięte. Uginam lewą rękę w łokciu, przenosząc ciężar ciała. Skręcam się, dostawiam stopę i pchnięcie delikatnie w prawą stronę. W prawą. Dla widzów robi lustrzane odbicie, dla was jest normalnie. Jeszcze raz. Stąd. Raz. Zmieniam ciężar ciała. 2. Ciężar na prawo. 3. Dostawiam lewą stopę i pcham delikatnie w prawą stronę. Jeszcze raz, trochę dalej stanę. Skończyliśmy na tej pozycji. Teraz ściągnięcie w dół. Dokręcam prawą stopę. 2. Przenoszę ciężar na prawo. Dostawiam stopę. I 3.
Raz jeszcze. Raz. Dwa. I trzy. I jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Dobrze, połączymy to. Mieliśmy ostatni ruch. Tą stronę. Muszę się wycofać delikatnie. Raz. Prawa dłoń idzie do lewej. Dwa. Ściągnięcie w dół. Wycofanie. Lewą stopę dostawiam do prawej. Zawijam. Trzy. Lewą stopę napięte. Odkręcam palce na zewnątrz. Cztery. Przenoszę ciężar ciała. Krok w bok. I pięć. Wypycham. Raz. Ściągnięcie w dół. Dwa. Przenoszę ciężar ciała, tak jakbym coś naciągał na siebie. Trzy. I cztery. Raz jeszcze ten sam fragment. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. I trzy. Trzy. Odwrócę się z drugiej strony. Raz. Dwa. Wycofanie. Trzy. Krok. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. I trzy. Dobrze. Rozluźniamy się. Powtórzymy sobie całość do sześć pieczęci, cztery zamknięcia. I potem przejdziemy płynnie do ośmiu kawałków brokatu. I tymi ćwiczeniami zakończymy dzisiejszą prezentację. Dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że drugi dzień świąt będzie równie wesoły i owocny jak pierwszy. Wstajemy już z kroku. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, krok.
Raz. Dwa. I trzy. Uderzenie prawą pięścią. Raz. Wycofujemy lewą nogę do prawej. Dwa. Krok w tył. Wycofujemy prawą nogę do lewej. Raz. Krążenie jedno. Drugie. Wejście głęboko. Przenosimy jak waga ciężar. Raz. Wejście głęboko. I przenosimy jak waga ciężar. Dostawiamy prawą dłoń do lewej. Dwa. Ściągamy w dół. Wycofujemy się. Trzy. Krok. Cztery. Krok w bok. I pięć. Raz. Ściągnięcie w dół. Dwa. I trzy. I zostało naprawdę niedużo, bo potem mamy pojedynczy bicz, kroki w bok, biały żuraw rozpościera skrzydła i strażnik darmy uderza w moździerz. I na tym się forma kończy. Nie zdążymy w tym roku. Miałem nadzieję, że zdążymy, ale myślę, że przed trzema królami też możemy nie zdążyć, ale po trzech królach na pewno będziemy mieli już całą formę 13-ruchową. I tym miłym akcentem przechodzimy do 8 kawałków brokatu. Stajemy w lekkim skroku, wyciągamy głowę w górę, przysiadamy delikatnie. I pierwszy kawałek brokatu. Schodzimy nisko w dół. Splatamy go. Wdech. Wyciągamy w górę. Wydech. Schodzimy w dół. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Poszerzamy rozkrok. Polowanie na jastrzębia. Jak komuś zimno, schodzimy niżej. Dzięki temu wiem, komu jest zimno. Wydech, gdy przysiadamy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze przez chwilę sami.
zamykamy pozycję. Pozostajemy na szerokości barków. Przysiadamy nisko. Dłonie wnętrzem skierowane w górę. Rozdzielanie nieba i ziemi. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Chwilę sami. Ostatnie dwa razy. Przysiadamy nisko, odwracamy dłonie wnętrzem do dołu. Wdech, prostujemy nogi w kolanach. Rozpościeramy dłonie, patrzymy się w lewą stronę. I wydech, przysiadamy. Wdech, to samo, tylko tym razem wracamy głowę w prawą stronę i przysiadamy. Pamiętajcie o przeniesieniu ciężaru na palce, wychyleniu ciała w przód. I ostatni raz. Przysiadam. Poszerzamy skrok. Ręce górą. Schodzą na kolana. Wdech, wyciągamy ciało w górę. I wydech, krążenie. Wdech, gdy idziemy w górę. I wydech, delikatny przysiad. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Przez chwilę sami. Jeszcze dwa razy.
nas. I dwa. Zamykamy pozycję. Pozostajemy na szerokości barków. Podnosimy ręce w górę. Wdech. Wydech. Opuszczamy przed tułowiem. Wdech. Przenosimy na plecy. I wydech. Skłon. Wdech. I wydech. Wdech, ręce na plecy. Wydech, schodzimy dłońmi po tyle naszego ciała w dół. Przenosimy dłonie na grzbiety stóp. Wdech, ciągamy ręce do przodu i cały tułów podnosimy do góry. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Wdech, wydech, wdech i wydech. Ostatni raz. Wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Zamykamy pozycję. I ostatni kawałek brokatu. Wdech, wspinamy się na palce. Wydech, opuszczamy do połowy i spadamy na pięty. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Mam nadzieję, że dźwięk do końca wytrwał. Jest mróz. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam we wtorek na 18 tutaj w parku. I nie wiem, czy na Sylwestra też. Cześć.